dzieckiem nie dojrzała, ale w sercu jestem śmiała i odważna i wspaniała. Wierzę w to, że będę wielka, mówi mi nauczycielka. Mieszkam w Polsce, mej krainie, tak szczęśliwa w swej rodzinie. Dziś nieważne miasto, wioska, w sercach ma być cała Polska. Polskie dziecko do was woła, żeby Polska była Polska. Polskę kocham, kocham szczerze, lecz nie wszystkim tutaj wierzę. Namnożyło się cwaniaków, którzy kłamią mych rodaków. Czyżby jakieś to przedbiegi? Znów się biją obce nacje, każdy wciska nam swą rację. Dziś nieważne miasto, wioska, w sercach ma być cała Polska. Polskie dziecko do was woła, żeby Polska była Polska. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witam was, Lechicka Radiowizja, prowadzący Paweł Sop. Kochani, powiem to w ten sposób. Mam nadzieję, że będziecie słyszeli to, co chcę wam teraz włączyć. I mam nadzieję, że dacie mi w tym momencie znać, czy słyszycie głos, czy też nie.
Gazety Warszawskiej Gazety i Zakazanej Historii oraz do artykułów audio. Bez cenzury. Opłacając miesięczną subskrypcję, wspierasz wolne media. Dołącz do nas. Subskrybuj PL1 VOD. Dobry. Dzień dobry, Edyta Paradowska. Witam Państwa bardzo pięknie w telewizji PL1. Proszę Państwa, naszymi gośćmi dzisiaj są pani Teresa Adamska, specjalista inżynier środowiska, prezes Centrum Rozwoju imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego i pani mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Szybko mówię, bo chcę, żebyście Państwo natychmiast poznali najnowsze wieści. Drogie panie, oddaję wam głos. No, jeżeli mogłabym zacząć, to witam wszystkich serdecznie. No i oczywiście wczoraj dzień był sukcesem wielkim. Okazuje się, że presja ma sens, tak? Dziękuję wszystkim Polakom, Polonii, wszystkim, którzy się zaangażowali w tą jakże bardzo ważną sprawę, żeby zablokować zmiany w prawie geologicznym i górniczym, ten projekt rządowy. Wczoraj połączone dwie komisje przegłosowały 25 głosami za uchwałą Senatu, 13 przeciw, tak? Część się wstrzymała od głosu, ale przegłosowane zostało odrzucenie całości tych zmian. No, radość niesamowita, ale dzisiaj no, mamy kolejny kwiatek, tak? Mamy kwiatek tego typu, że Sejm w 29 punkcie, gdzie powinno być głosowanie, zaczynało się głosowanie od przegłosowania właśnie tej no jakby tego faktu odrzucenia tych zmian, co zarekomendowały te dwie komisje, no nagle znajdujemy zapis, punkt nie zostanie rozpatrzony. To, szanowni Państwo, jak nie wiadomo o co chodzi w Polsce, to jest stare przysłowie, tak? To wiadomo o co chodzi. Nagle w ogóle rzecz nie bywała. Sejm ma się zebrać jeszcze w trakcie wakacji w dniu 16 i 17 sierpnia. Co przez te dwa tygodnie ma się wydarzyć? No, nie chcę prorokować. Posłucham teraz, Kasia na ten temat myśli. Pani mecenas? Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich. Oczywiście dołączam się do podziękowań Teresy dla wszystkich Polaków i dla Polonii, którzy tak dzielnie walczyli o to, żeby nie wprowadzono tego haniebnego projektu w życie. Z nieoficjalnych informacji, które udało mi się uzyskać, to ten projekt, mówiąc naszym językiem, spadł. W związku z powyższym nie będzie w tej kadencji Sejmu procedowany. Ja oczywiście jeszcze wystosuję zapytanie do pani marszałek Witek, czy faktycznie wnioskodawca wycofał się z tym projektem, jeżeli chodzi o kwestię dalszego procesu legislacyjnego. I zgodnie z tymi informacjami, które udało mi się uzyskać, tak się faktycznie stało. Szanowni Państwo, opór ma sens, wspólne działanie ma sens. Ja jestem w tak ogromnym szoku, że nawet do tego czytania drugiego i trzeciego nie doszło, że jeszcze nawet nie zaczęłam się cieszyć, myślę, że za parę godzin dopiero to do mnie dotrze. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że kwestia, że udało nam się zatrzymać tą straszliwą ustawę, że nie wejdzie to prawo w życie, no to nie jest koniec oczywiście, ponieważ podejrzewam, że posłowie nie chcą ryzykować ewentualnie utraty głosów wyborczych i dlatego zdecydowali się na takie posunięcie dzięki właśnie naszym działaniom. Dzisiaj nawet w Monet.pl pojawił się artykuł, w którym już jest właśnie wskazane, że ta ustawa trafiła do kosza. Natomiast widać tam, że jest bardzo silny nacisk Ministerstwa Ochrony Środowiska na to, żeby jednak przepchnąć te zasady. Natomiast tam się pojawiają dwa bardzo istotne elementy. Pierwszy jest taki, że ministerstwo przyznaje, iż nie mogą się znajdować składowiska spalin w miejscach, gdzie znajdują się solanki i ujęcia wody. Czyli w ogóle teren Polski nie wchodzi w rachubę jako ewentualnie śmietnisko spalin dla całej Europy.
to jest jeden. Drugi jest to rozpatrywanie ewentualnie tego spojrzenia z Bałtykiem, co moim zdaniem z uzyskanej przeze mnie jako laika informacji wynika, że również tego typu zamysł jest absolutnie niedopuszczalny z tej prostej przyczyny, że przy zakończeniu II wojny światowej tysiące beczek z radioaktywnymi substancjami zostały zrzucone przez wojska amerykańskie do Bałtyku, w związku z powyższym spowodowanie jakiegokolwiek dodatkowego zagrożenia erupcjami jest absolutnie niedopuszczalne, więc ja powiem szczerze, że oczywiście musimy pilnować tego projektu, żeby on nam po wyborach, co będzie, tego nie wie nikt, ale żeby nie trafił z powrotem do procesu legislacyjnego, ale jestem dobrej myśli, no jestem po prostu zachwycona. Ja wierzyłam od początku, że nam się uda, natomiast to, co się wydarzyło dzisiaj, no to już przerosło moje najśmielsze oczekiwania, dlatego jestem bardzo szczęśliwa. Pani mecenas, czy uważa Pani, że do wyborów tego projektu już nikt nie dotknie? Tak uważam. Myślę, że tutaj ta cała akcja wielopłaszczyznowa, wbrew pozorom, no tutaj bardzo odniosła nie tylko ogromne, nie tylko z ogromnym sukcesem, ale zrobiła ogromne wrażenie zarówno na posłach, jak i na senatorach. Tutaj do tej akcji włączyły się przecież również samorządy, które zgłosiły sprzeciwy z ilości około 600. Do tego włączyły się organizacje ekologiczne. Więc tutaj ten opór był naprawdę na wielu płaszczyznach i nie sądzę, żeby posłowie chcieli w jakikolwiek sposób ryzykować utratę sympatii swoich wyborców. Jeszcze pozwoliłam sobie wczoraj zaproponować takie rozwiązanie, które spotkało się z ogromną aprobatą internautów, a mianowicie, żebyśmy na ulotkach umieścili imiona, nazwiska i zdjęcia wszystkich posłów, którzy procedowali za wprowadzeniem tego haniebnego druku do naszego systemu prawnego. I myślę, że ta kwestia również w jakimś tam stopniu przyczyniła się do tego, że posłowie zastanowili się bardziej nad sobą, ponieważ ja oczywiście treść tego postu przesłałam do posłów z PiS-u, z którymi rozmawiałam w ciągu ostatnich 48 godzin wielokrotnie, aby zatrzymać ten haniebny projekt. No i tutaj też ogromną rolę odegrała Teresa Adamska ze swoimi mailami bezpośrednio do posłów z całym szeregiem materiałów. Więc nikt nie mógł powiedzieć, że nie wie, co się dzieje, nikt nie mógł powiedzieć, że zrobił to nieświadomie. Zresztą kwestia pobierania wynagrodzenia za pracę, jako nasi wysłannicy, jako ci, którzy mają nas chronić i którzy mają tworzyć dobre prawo dla Polski, no tutaj nawet by się nie mogli tłumaczyć z brakiem wiedzy w tej materii. Tak, pani... Kochani, niestety powiedzmy tak, ten materiał nie jest najwyższej jakości, dlatego że niestety mój program nie wszystko ogarnia. Teraz powiem tak, będę się starał dodzwonić jeszcze do osób, pewnych osób z OKO.PZN, które także działały w tym temacie i będę chciał z tymi osobami porozmawiać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to będę próbował. Okej. W tej chwili próbujemy dodzwonić się do pana Krzysztofa Tytko. Halo? Dzień dobry, panie Krzysztofie. Paweł Sop, Lechicka Radiowizja. Z nami oczywiście pan Krzysztof Tytko. Jesteśmy w tej chwili na live'ie, panie Krzysztofie, i takie pytanie, ponieważ dotarły informacje, że projekt zmian w prawie geologicznym i górniczym, ten oczywiście niekorzystny dla Polaków, przynajmniej jak na razie upadł w Sejmie. Halo? Jak się pan do tego odniesie, panie Krzysztofie? No
No dobrze się stało, że jest to odrzucone, bo to tylko nie, że został odrzucony, tylko że z tego co wiem, to agenda sejmowa została zmieniona i prawdopodobnie będzie to głosowane w tej samej jakby postaci we wrześniu. No niewątpliwie jest tam szereg niekorzystnych zapisów, a to takich, że jednoosobowo o tak ważnych sprawach nie może decydować jedna osoba w postaci głównego geologa kraju. To jest jedna sprawa. Tak. Druga sprawa, no popieram to, co mówi Adamska i pani Tarnawa, mecenas, że jeśli już by doszło do procedowania tego projektu. Jeśli by już doszło do... Nie, ja mówię w sensie tym, że no, jeśli by dla interesu publicznego zaszła konieczność wydobywania tych strategicznych surowców, trzeba byłoby w jakiś sposób przygotować powierzchnię do tego wydobycia, no to oczywistym jest, że ewentualne wywłaszczenie musiałoby być za bardzo godziwą kwotą, czyli według takiej rynkowej, godziwej oceny rzeczoznawców, odszkodowanie dla tych ludzi, którzy musieliby ewentualnie na jakiś czas opuścić to. No ale wie pan, mam troszkę odmienne zdanie co do szkodliwości zatłaczania tych CO2 pod ziemią. Tak. I tutaj się nie zgadza. I tutaj mam inną całkowicie opinię na ten temat. Bo załóżmy, że my jako Polacy bylibyśmy właścicielami tych naszych zasobów naturalnych. To jest to, do czego ja dążę jako UKPZN. Tak. Gdybyśmy my Polacy po referendum ogólnonarodowym byli właścicielami tych zasobów naturalnych, no to przecież my musielibyśmy zrobić wszystko, żeby te zasoby naturalne wydobywać. Więc siłą rzeczy uważam to, że zapisy w ustawie, które chronią te złoża, żeby tam, gdzie są strategiczne zasoby, nie budować infrastruktury, nie robić żadnej zabudowy mieszkalnej, no to jest bardzo logiczne. A tutaj zdanie pani mecenas Tarnawy i pani Adamskiej jest odmienne. Ja uważam, że te zasoby, jeśli byłyby naszą własnością i one miałyby decydować o naszym poziomie życia poprzez jej wydobycie i przerobienie tych wszystkich surowców wydobytych, finalne produkty, żeby zwiększyć marżę, no to siłą rzeczy byłoby nieroztropne i nieekonomicznie, żeby najpierw te powierzchnie zabudowywać infrastrukturą, czy to techniczną, czy to autostradami, czy koleją, czy zabudową mieszkalną, a później to płacić odszkodowanie za to. Więc to jest kilka wątków takich, gdzie ja uważam, że ta ustawa jest jakby rozsądna, a kilka jest punktów, z którymi się całkowicie zgadzam ze wszystkimi zarzutami, które stawia pani Adamska. Ale proszę państwa, proces, jeśli mówimy o zatłaczaniu CO2, no to CO2 nie jest gazem trującym i tam żadne trzęsienia ziemi z tego tytułu, co pani Adamska podnosi, że to będą trzęsienia ziemi, że to będzie zatrucie powierzchni i tak dalej. To jest bardzo nieostrotna wypowiedź, bo każde ewentualne wydobycie czy zapłacanie CO2 gazu, który jest bez zapachu, to nie jest gaz trujący, każda inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem operatu środowiskowego, jakie jest oddziaływanie tej inwestycji na środowisko naturalne. I nie wyobrażam sobie, żeby dyrektor generalny dopuścił ochrony środowiska wojewódzkiego i krajowego, dopuścił taką inwestycję, która by stwarzała zagrożenie dla życia
czy dla natury do tej inwestycji. Więc to jest troszkę tak ponad miarę krzyczenie na ten temat. A poza tym uważam, że te wszystkie problemy związane z tą nowelizacją to jest jakaś pięciorzędna sprawa, bo wolałbym, żeby wszystkie te środowiska patriotyczne raczej mówiły o zagrożeniu związanym z wywłaszczeniem nas zasobów naturalnych, a nie z wywłaszczeniem nas tu z nieruchomości. I to jest jakby temat zastępczy. Uważam, że wszystkie środowiska patriotyczne powinni dążyć do tego, ażeby nie dopuścić, żeby jakakolwiek koncesja została wydana obcemu kapitałowi, a to już się stało, bo przecież poprzez fuzję, szczególnie PKN Orlen z PGNiG, który ma nie jest 130 koncesji, tak jak mówi pani mecenas Tarnawa, tylko ma 250 koncesji na wydobycie węglowodorów, czyli jak na wydobycie węglowodorów, to nie tylko ropy naftowej i gazu, ale wszystkich innych pierwiastków i minerałów, które znajdują się od węglowodorów do powierzchni, więc tematyka jest bardzo jakby drugorzędna, a wszyscy ci krzyk robią, ale nie robią krzyku o to, że zabierają nam zasoby naturalne. Taki główny głos, ja mówię w takim podsumowującym to, co mówi pani mecenas Tarnawa. Mm-hmm. Chcą wydobywać, chcą skażać grunty i pozbawić nas własności, więc ja się z tym nie zgadzam. Mamy wydobywać, mamy zatłaczać CO2, bo CO2 jest bardzo cennym związkiem chemicznym. CO2, bo w swoim związku chemicznym zawiera C i O2, więc taki gaz zatłaczany w bezpieczne miejsca, bo my tu mówimy, że jak on by był zatłaczany, to on powinien być zatłaczany na bardzo duże głębokości, tam gdzie są te resztki, pustki po wydobyciu gazu. Jeśli gaz pod dużym ciśnieniem naturalnym nie doprowadził nas do tych części ziemi, to nie doprowadzi nas do tych części ziemi również CO2. A CO2 jest tak zwany proces metanizacji. On przy pewnej technologii w przyszłości może być wykorzystany znowu do produkcji gazu ziemnego, czyli metanu. Także to jest, tematyka jest bardzo... Bardzo ciekawa i bardzo rozwinięta. Bardzo poważna, ale tutaj jest krzyk ponad miarę co do z tego skażenia i co do jakby tego, że ta ustawa nas wywłaszcza i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest do końca przemyślane. Ja uważam, że należy się w tych wypowiedziach, należy się powołać, które artykuły, które ustawy mówią o wywłaszczeniu bez odszkodowania. Ja sobie nie wyobrażam, żeby był jakiś zapis gdziekolwiek. Nie wyobrażam sobie, żeby rząd kogokolwiek wywłaszczył z gruntu i z zabudowy bez odszkodowania. Ja takiego zapisu, być może on jest, ale ja takiego zapisu nie znalazłem, dlatego też ja próbowałem się skontaktować poprzez panią Ewę Paradziuchą, przewodniczącą Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, żeby pani Adamska podała, która ustawa i który zapis tej ustawy mówi, że dochodziłoby do wywłaszczenia właścicieli gruntów, nieruchomości gruntowej bez odszkodowania. Ja takiego, być może coś przeoczyłem, ale ja takiego czegoś nie zauważyłem, a to jest bardzo istotne. I dzisiaj został jakby odkrytany wielki sukces, a ten sukces polega na tym, że tylko po prostu przełożono, to nie jest ten projekt nie został odrzucony, tylko z mojej informacji wynika, że on został odroczony w temacie. Być może inne sprawy były ważne, czas był ograniczony, a być może ktoś się zorientował, że należy tam jakąś drobną korektę zrobić. Ale wracam do tego. Dzisiaj my, wszyscy Polacy, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, ażeby w referendum ogólnonarodowym uwłaszczyć polskie społeczeństwo na zasobach naturalnych
jako jedyny instrument taki systemowy, który by zabezpieczył, bo gdybyśmy my byli właścicielami prawnymi tego, tego złoża, to my byśmy sami sobie decydowali, gdzie mamy wydobywać, ale byśmy musieli też, jakbyśmy byli właścicielami, też ochronić te nasze zasoby naturalne poprzez wstrzymanie się od zabudowy, bo przecież kto jest rozsądny, to wie, że jak ja mogę budować coś na powierzchni, a później ewentualnie to burzyć po to, żeby wydobywać zasoby. Ta tematyka jest bardzo delikatna i olbrzymia. Ja w takim krótkim wywiadzie nie szybko mogę wytłumaczyć tak, żeby to słuchacze zrozumieli. Panie Krzysztofie, a ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj istnieją pewne podejrzenia, że zamiast zatłaczania CO2, tam mogą być zatłaczane, powiedzmy to, różne inne związki chemiczne. Nie chcę mówić o tym, że mogą kombinować, wtłaczać jakieś dziwne śmieci. Czy jest takie coś w ogóle możliwe? Czy taki proces w ogóle jest możliwy? Żeby wtłoczyć, dosłownie w cudzysłowie ujmując, śmieci pod ziemię. No, proszę pana, możliwe to jest, ale jeśli mówimy o CCC, czyli Carbon Capture and Storage and Sequestration. Sekwestracja polega na tym, że z kominów robimy instalację, która wychwytuje tylko i wyłącznie CO2. Jest to drogi proces i te wszystkie trujące substancje, one nie są wychwytywane, bo one nie mogą być zatłaczane. To jest proces, ale ażeby jak się już o elektrynie CO2, to mówimy tylko CO2. Nie zatłaczamy żadnych innych trujących, rakotwórczych, promieniotwórczych i tak dalej, metali ciężkich i tak dalej w tym. No to już jest sprawa samej instalacji. Taka instalacja powinna być, jak jest zabudowana, no to powinny odpowiednie instytuty naukowe zbadać, jaka jest emisja tych gazów, które wchodzą pod ziemię. No to przecież ktoś może dopilnować swojego obowiązku, tak samo jak te wszystkie spalarnie, które teraz się palą i tak dalej, że no, to jest wiele nieprawidłowości. Wszystko można zrobić, tylko musi być odpowiednia kontrola, ale nie wyobrażam sobie, żeby w zapisie jakiejkolwiek ustawy, dzisiaj ja jestem wielkim przeciwnikiem tego rządu, Prawa i Sprawiedliwości, ale nie wyobrażam sobie, żeby zapis ustawy dopuszczał, że jakieś trujące substancje są zatłaczane pod ziemię, bo to by był jeden wielki skandal. I w takim ogólnie, przeglądając tą nowelizację, ale tak bardzo pobieżnie, nie widziałem żadnych takich zapisów, które by do tego doprowadzały. Więc tu uważam, że jest ponad miarę robiony szum koło tego, którego nie powinno być, bo to jest pewna polityka, tylko uważam, zastraszania, która nie ma potwierdzenia w tych zapisach. Być może się mylę, bo jak powiedziałem, gdybym przestudiował te całe 900 stron, bo to jest, się mówi, no to może taki zapis jest, ale tu by trzeba było się zapytać pani Adamskiej, ona twierdzi, że byłyby tam zatłaczane wszystkie trujące substancje, a jakby już miały być zatłaczane, to proszę pana, to pod takim ciśnieniem, pod jakim w sytuacji takiej naturalnej, w strukturze geologicznej jest gaz i ropa. Przecież tak gaz i ropa, on jest w strukturze pod bardzo dużym ciśnieniem i on jakoś bez odwiertu, on nie wypływa tymi uskokami, którym tam mówią. A poza tym chcę powiedzieć, że te uskoki, które są, to one są głównie w takiej walce od powierzchni, a my na dużych głębokościach jesteśmy połączeni z bardzo głównymi warstwami bardzo wytrzymałych skał, nieprzepuszczalnych, i tam nie ma takiej możliwości, żeby z 5000 kilometrów jakiś gaz się przedostał nieszczelnością tektoniczną, czyli
Adamską, ale w tym wypadku uważam, że te wypowiedzi, niektóre wypowiedzi dotyczące właśnie tego skażenia są jakby podniesione ponad miarę, które jakby nie przystają do eksperckiej takiej oceny. No. Rozumiem, panie Krzysztofie, chociaż tutaj akurat się zgadzam z opiniami naszych słuchaczy, gdzie piszą mi na czacie, że temu rządowi tam z wiejskiej to jednak by nie ufali, bo za dużo szkód narobili. Ja prawdę mówiąc też im nie ufam, bo tak jak tworzyli ten koncern PKN Orlen, obecnie to już się nie nazywa PKN Orlen, bo do tego dążył pan Obajtek, tylko już Orlen. I powiedzmy tak, też bardzo, bardzo dużo szkód narobili. Z PGNiG też, z tego co słyszę, no niestety robią bardzo ciekawe rzeczy i chcą dość dużo zmienić, niestety, panie Krzysztofie, na niekorzyść narodu polskiego. Ale o tym mnie pan nie musi przekonywać, bo ja jako właściwie jedyny, oprócz jeszcze ktoś jeszcze złożył pozew, ja go bardzo dokładnie go komentowałem i to jest jedna z najgorsza rzecz, która się mogła stać. To jest największa kradzież tysiąclecia, przejęcie tego majątku od PGNiG i to zostało wszystko zrobione niby w majestacie prawa, ale tak generalnie niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z ustawami. Ja to wszystko w pozwie zawarłem. Czekam teraz, bo to już jest ostatnie moje pismo w tej sprawie, przesłałem do sądu w dniu 4 kwietnia tego roku, czyli mija już minął cały kwiecień, cały maj, cały czerwiec, cały lipiec właściwie, minęły 4 miesiące i sąd na to nie odpowiada. Więc nie wiem, nad czym się sąd odpowiada, bo ja tam wytoczyłem tyle argumentów, że ta uchwała powinna być unieważniona w całości i powinno się z powrotem przywrócić pewnie do życia, powinno się z powrotem polskie górnictwo naftowe i gazownictwo powinno zafunkcjonować w polskiej gospodarce i wtedy byłaby ta polska nazwa. I na potwierdzenie tego, co pan mówi, że im mamy nie ufać, to jak takie to są najwięksi zdrajcy narodu polskiego, interesu narodu polskiego, co się okazało przez ten właśnie przez tą fuzję, to są straty dla suwerena rzędu bilionów złotych i o tym się powinno mówić i powinno się głównie o tym całe społeczeństwo się zajmować, ażeby nie dać się okraść, to można tylko poprzez zwołanie ogólnonarodowego rzędu, ażeby właśnie na Panie Krzysztofie, bardzo przepraszam, że przerywam. Czy mógłby pan powtórzyć, ponieważ mocno zakłócili, widocznie troszeczkę za dużo prawdy już mówimy. Ale w którym momencie mam powtórzyć? Od mniej więcej minuty czasu, gdy pan mówił już o tych ostatnich pismach. No więc jeszcze raz powtarzam, że fuzja, przejęcie przez PKN Orlen spółki Energa, oczywiście to jest bardzo szkodliwe, fuzja z Lotosem jest też bardzo szkodliwa, ale te dwa przejęcia i ta jedna fuzja z Lotosem to jest 1/100 wagi problemu. Najważniejsza tam jest przejęcie z PGNiG. I myśmy udowodnili w swoim pozwie, że ta fuzja i ta uchwała, na bazie której ta fuzja nastąpiła, została podjęta raz, że niezgodnie z interesem publicznym, dwa, niezgodnie z zapisami konstytucji i innymi ustawami. To jest największa kradzież tysiąclecia, bo ona dotyczy setki bilionów złotych. I żeby temu zapobiec, oczywiście
mam nikłe nadzieje, żeby ten rząd jest skorumpowany, nie tylko sąd, ale te wszystkie trzy organa, czyli władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza, jest taka, jaka jest i ona prawdopodobnie nie unieważni tej uchwały, więc my musimy w takim zrywie społecznym zrobić wszystko, żeby ratować nasz kraj a szczególnie już nie pokolenie takich 70-latków jak ja, tylko wszystkich was 40-50-latków i wasze dzieci i wasze wnuki. To jest bardzo poważny problem i ja się jedynie dziwię, że inne środowiska o tym nie mówią i epatują całe społeczności innymi pobocznymi problemami. Panie Krzysztofie, tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Pan prezydent Jan Zbigniew Potocki mówił już o takich rzeczach kilka lat temu. No niestety powiem tak, tak samo jak pan teraz jest traktowany dosłownie per noga, delikatnie mówiąc. No, jeśli chodzi o tamte tematy, to powiem tak otwarcie. Był wyśmiewany wielokrotnie, ale mimo wszystko jednak o tym mówił. Teraz mówi o tym pan i sytuacja niestety, to co mówił pan prezydent i to co pan mówi, to w tej chwili nakłada się na ciebie. Niestety sytuacja jest tego typu, że dosłownie mówiąc, ci, którzy nie wierzyli, niektórzy z nich teraz zaczęli wierzyć, a jeszcze inni, no cóż, tracą rozum dalej. No wie pan, to, że kto traci rozum? No społeczeństwo, jest to taka tematyka zawiła, od spraw, bo to trzeba znać i na technice, i na technologiach, i na prawie, i na metodach wydobycia. Wie pan, to jest tak trudna do zrozumienia sytuacja, bo trzeba mieć dużą wiedzę i społeczeństwo, jeśli pan Potocki, z którym w wielu przypadkach jego wypowiedziach się zgadzam, oczywiście w kilku się nie zgadzam, ale tak samo jak ktoś się nie zgadza tutaj ze mną, ale generalnie pan Potocki, można powiedzieć, że w dużej mierze też się przyczynił do uświadomienia polskiemu społeczeństwu, w jakim jesteśmy w zagrożeniu więc trzeba przejąć tą władzę przez suwerena w jakiś sposób, bo jeśli tak dalej będzie, no to zostaniemy naprawdę pozbawieni możliwości rozwoju, ale ja mówię o możliwości rozwoju, bo ta Polska będzie wielka, tylko pod jakim, kto będzie jej właścicielem? Będą to nie Polacy, tylko będą to tak jak jest w strukturze etnicznej. Przybysze, panie ale Krzysztofie. Nie do końca przybycie, bo głównie to wszystko wskazuje na to, że właścicielami tych naszych zasobów będą grupy etniczne, mniejszościowe naszego kraju. To są Żydzi, to są Ukraińcy, to są Niemcy i oni głównie tu będą w Polsce tą całą szlachtą, która przejmą ten cały majątek i będą korzystać. Społeczeństwo sobie nawet nie wyobraża, jakie potężne możliwości drzemią pod ziemią w związku z postępem cywilizacyjnym. I więc ja mogę tylko zapłakać nad samym sobą, że te wszystkie wysiłki, które pełni oko PZPN, idą na marne, bo właściwie żadne środowisko nie chce jakby nawet podjąć debaty w tym temacie, bo wie, kto by stanął do tej debaty publicznej online, to musiałby przegrać, a wszyscy chcą utrzymywać też nasze społeczeństwo w pewnej nieświadomości, a jeśli to, co robią, to tylko robią po to, żeby dostać się do władzy i nic innego, bo jeśli ktoś mówi, że Polska jest dla niego najwyższym jakby dobrem, to powinien, a Polska to przecież naród polski, a naród polski to większość narodowa. A my w tym narodzie polskim, ja z całym szacunkiem się odnoszę i do Ukraińców, i do
i to jako do racji, bo nie jestem rasistą, ale my sobie nie możemy pozwolić, żeby inne mniejszości narodowe nas tak bezczelny, bezpardonowy sposób okradali. To, co robią z nami Amerykanie, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy i inni jeszcze, bo to dopiero my dopiero przejrzymy na oczy, to co robią, to jest holokaust, cywilizowany holokaust polskiego narodu jako tych Słowian, którzy się zadeklarowali w wpisie powszechnym jako Polacy. Zgadzam się z panem, panie Krzysztofie. Ja powiem tak, może na chwilę obecną byśmy zakończyli, bo będę chciał jeszcze dać głos kilku innym osobom i też będziemy mówić o działaniach OKO.PZN. Natomiast, panie Krzysztofie, do pana będę jeszcze dzwonił i będę się starał możliwie jak najczęściej dzwonić. Co prawda, pierwotnie rozmawialiśmy, że ustalimy sobie pewien plan działania, no ale niestety, powiedzmy tak, życie troszeczkę zweryfikowało, więc może zróbmy to w ten sposób, że ja co jakiś czas do pana zadzwonię i wtedy pan powie, czy będzie możliwość udzielenia takiego wywiadu, czy też nie. Czy zgadza się pan na takie coś? No ja panu wcześniej, dzwonił pan do mnie wcześniej, ja panu powiedziałem, że jestem gotowy na wywiad z panem. No cieszę się, że pan przedzwonił dzisiaj i tak krótko przedstawiłem swoje argumenty na bieżąco. A tu ja pana jedynie proszę, że jak skończy pan tego live'a, to proszę mi przesłać linka, żebym ewentualnie posłuchał, co mówią słuchacze w tym temacie, jako komentarze. Panie Krzysztofie, oczywiście jak najbardziej będę mógł panu przesłać linka już po wszystkim. Pan sobie po prostu w tym momencie poczyta komentarze, też posłucha, co mówili i inni rozmówcy. Bardzo panu dziękuję za ten wywiad i no cóż, w takim razie do usłyszenia, panie Krzysztofie. Serdecznie do usłyszenia z panem i usłyszenia z pańskimi słuchaczami. Do usłyszenia, panie Krzysztofie. Dziękuję. Pozdrawiam. Kochani, to był pan Krzysztof Tytko. Powiem to w ten sposób. Będziemy jeszcze dzwonić do pani Ewy Paradzińskiej. Jest widoczna u was też w ekranie na górze. I cóż, będziemy też starali się zadzwonić jeszcze do naszego kolegi Ryszarda. Zobaczymy, co on na ten temat powie. I dzwonimy w tej chwili do pani Ewy. Obywatelski Komitet Obrony Polskiej. No niestety pani Ewa na chwilę obecną nie odbiera. W takim razie dzwonimy do naszego kolegi Ryszarda i zobaczymy, co on na ten temat powie. Mm-hmm.
Halo, halo. Halo, cześć Tomku. No witam cię, Rysiu. Uprzedzam cię od razu, że jesteśmy na żywo. Tak, słuchaj, właśnie przed chwilą skończyliśmy wywiad, rozmowę z panem Krzysztofem Tytko odnośnie tego, co ogłosiła wczoraj pani Tarnawa-Guść i nie pamiętam w tej chwili nazwiska, więc nie będę się tutaj wypowiadał. Odnośnie prawa geologicznego, że podobno projekt zmian poszedł do kosza. No podobno tak, coś się tam wydarzyło, ale to wiesz, ja bym nie był takim dużym optymistą, nie? Mhm. Mogą próbować, bo te w tej chwili są pokazywane mechanizmy, jak oni to robią, bo widziałeś, że z tym wpuszczaniem gazu po podziemie tak. Ten druk się zmienił całkowicie, nie? Nie był w tym prawie geologicznym, tak. Tylko inny druk. I wiesz, dla zmyłki, myśleli, że im się to uda, ale niestety no, został wyłapany, no i tam jakoś się tam teoretycznie udało, nie? Bo tam na tym filmiku z Neokopa ZD, nie? I tak. Tam jak był Dziambor, jak ten Dziambor, ten poseł, nie? Był, no to on stwierdził, no nie wiedzieliśmy, na co głosujemy. No przecież te ręce opadają, jak się słyszy takie teksty. I oni uważają, że nie ma tematu. Rysiu, poczekaj chwileczkę, bo mam klienta. No, oni uważają, że nie ma tematu, że nic się nie stało. No to jeżeli oni nie wiedzą, na czym głosują, to jak mogą głosować, no? W ogóle, no, wiesz, ludzkie pojęcie przychodzi. No i z tymi naszymi tak zwanymi naszymi posłami. Wiesz co, ja powiem tak, ja się nie zgadzam z tym, że oni są nieświadomi. Oczywiście... Nie, to jest premedytacją robione wszystko, no. Oczywiście powiem tak, mogę się zgodzić z tym, że nie wszyscy wiedzą, bo niektórzy trafią na urlopy, niektórzy trafią, że tak powiem, na jakieś tam zwolnienia, etc., etc. I oczywiście, tak jak mówię, no, to ci akurat mogą nie wiedzieć, więc tym można jakoś tam, w cudzysłowie mówiąc, przebaczyć, ale nie sądzę, żeby cała reszta nie wiedziała. Znaczy okoliczności łagodzące. Tak. Dokładnie, dokładnie. Nie no, słuchaj, no przecież ci ludzie chyba na to Kolego, powiem ci tak, bardzo cię przepraszam, odzwania do mnie właśnie pani Ewa Parazińska. Myślę, że do ciebie w tym momencie tutaj odzwonię za chwileczkę, dobrze? No dobra, odzwoń do nich. Super, to już dzwonię. Kochani, no jak widzicie, szybko, że tak powiem, się wszystko zmienia. Pani Ewa Paradzińska, czyli można powiedzieć jedna z osób najważniejszych w OKO.PZN, właśnie teraz do nas odzwania, bo dzwoniliśmy do niej wcześniej. Już odzwaniamy. Halo, dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry panie Pawle. Pani Ewo, powiem to w ten sposób. Właśnie udało się przeprowadzić nie tak dawno, przed chwilą dosłownie, parę minut temu, wywiad z panem Krzysztofem. Odnośnie... gratuluję. Odnośnie, że tak powiem, tematu, który wczoraj ogłosiła pani Tarnawa-Guść, przepraszam. Że projekt tych patologicznych zmian w prawie geologicznym poszedł do kosza. Aczkolwiek... 3238. Tak. To znaczy nie wyrzucono do kosza. Tak, to ja też... Bo mówimy, jeżeli mówimy o druku numer, czyli rządowym projekcie ustawy, rządowym projekcie ustawy... 3238. Tak. To ten druk nadal obowiązuje i on jest w legislacji. Jeżeli włączymy sobie stronę, spojrzymy na legislację tego druku, czyli projektu rządowego sejmowego druku,
Tak. To on w dalszym ciągu w legislacji. Zgadza się. Tylko teraz, pani Ewo, uprzedzam, że jesteśmy na żywo. Tak, no to ja bardzo przepraszam, bo ja jestem w podróży, jestem, więc może mnie coś rozproszyć i mogę, pozdrawiam wszystkich w ogóle, dziękuję, cieszę się, że mogę przemawiać na forum, niemniej wolałabym w warunkach stacjonarnych, a ja się po prostu telepię w korku, ale no rozmawiajmy, jak nie będę mogła, to się rozłączę. Oczywiście, pani Ewo, jak najbardziej. Tutaj jeszcze wypowiadał się chwileczkę nasz kolega Ryszard, aczkolwiek... Rysiu, Ryszard, pozdrawiam Ligię Serce. tak, oczywiście. I wszystkich państwa, wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że wszystkich słońce i rozjaśnienie i oświecenie na 500% dzisiaj. Pani Ewo, co pani sądzi w ogóle o tym całym zatłaczaniu? Oficjalnie to ma być CO2. Pan Krzysztof mówi, że jest to zdrowy gaz do zatłaczania pod ziemię, natomiast... Ja wejdę w słowo od razu. Ja nie jestem specjalistą, ja nie jestem, jestem z wykształcenia handel zagraniczny, więc bardziej ekonomia, ewentualnie prawoznawstwo. Bo dobrze czytam, kilka semestrów miałam, zdawałam wszystkie egzaminy przed terminem, miałam długą sesję pomiędzy semestrami, ale nie jestem specjalistą w dziedzinie. Nie odpowiem, pozostawiam odpowiedź na to pytanie specjalistom, Krzysztofowi Tytko i jemu, jego zespołowi, bo on zbudował od wielu lat, jest w tym zespole, on kiedyś był dopóki profesor zwyczajny Ryszard Henry Kozłowski nie odszedł, zmarł to... Na wieczną wachtę. Na wieczną, tak. Odczuwamy to. Jest ogromna pomoc. Jest ogromna, daje nam ogromnie dużą pomoc, profesor. Jak zawsze zresztą. I tutaj Krzysztof na pewno dokładnie będzie się konsultował jeszcze w tym temacie specjalistycznym, czy złóż, czy gazów, czy zasad chemicznych, fizycznych. Mamy w gronie, przecież wypowiedział się na temat CO2 na przykład, najlepszy polski, największy polski fizyk, dr Edward Przybysz, dr Wiesław Klimek. Jest to nagrane, myśmy to w OKO.pzn w internecie, na naszym YouTube OKO.pzn jest film pod tytułem Wyprowadzenie rządu z błędu. CO2 nie jest gazem cieplarnianym. To tyle. Wykład jest przebogaty, obszerny. W tym wykładzie również, w tym posiedzeniu uczestniczy również też niestety świętej pamięci Marek Adamczyk, kolejny nasz niezależny ekspert, ale jest wśród nas wielu ekspertów, których na pewno Krzysztof uzyska tylko kompetentne informacje. Także ja w tym temacie nie będę się wypowiadała. Ja tutaj zostawiam, ceduję to na Krzysztofa. Pani Ewo, to powiem tak. Jak pani ocenia finansowo fuzję Orlen-Lotos i później tak zwaną grupę Orlen PGNiG? Finansowo? Tak. Znaczy, ja uważam i podzielam cały OKO.pzn wspiera pozew jednego człowieka, który pierwszy nadstawił imię i nazwisko swoje i wniósł pozew przeciwko fuzji, bo jak sięgniemy i głębimy się w pozew, w motywację, w uzupełnienia pozwu, wszystko tylko zespołem z kolei prawników, również ekspertów niezależnych, dopracowywał, jakby, bo sprawa jest zamknięta. Pozew jest kompletny, wszystko jest przygotowane i w każdej chwili może stanąć przed sądem i werbalnie to też jakby przedstawić. Ja oceniam negatywnie, ja sobie nie życzę bez referendum, bez powszechnej decyzji wszystkich właścicieli
bo Tegienik był w naszej własności, do przemian tych tak zwanych ustrojowych, do tej metamorfozy ustrojowej. Po 89 roku Tegienik był w 100% jak KGHM na przykład, własnością i dorobkiem pokoleń Polaków w 100%. Później sobie tak to poukładano, nam to poukładano, aby te strategiczne filary istnienia państwa polskiego zamienić na spółki akcyjne, utworzyć twór w postaci Skarbu Państwa i ta zamiana na spółki akcyjne naszego majątku spowodowała, znaczy zamieniła je w towar. Towar, szanowni państwo, wy, żeby cokolwiek w ogóle na ten temat i zabrać głos, zostaliście zmuszeni do kupowania akcji. Abyście mogli mówić o swoim majątku, musieliście dodatkowo kupić akcje. Wydać pieniądze na to, co już wasze było w 100% waszą własnością, waszym dorobkiem. Bo i doszliśmy do tego, że wystawiono nam PGNiG, Lotos i wszystko, wszystkie spółki Skarbu Państwa, czy wszystkie nasze, cały nasz majątek zamieniono w spółki akcyjne. One stały się towarem, jak kiełbasa na półce. Dokładnie, ja tutaj muszę zacytować, oczywiście witam wszystkich suwerenów, którzy tutaj do nas dołączyli. Pan Marian Lech. Najgorsze jest to, że ci najwięksi zdrajcy i przestępcy robią z samych siebie bohaterów, obdarowywując siebie samych przywilejami, sławą i chwałą. To oczywiście mówimy tutaj o tych panach, którzy tam siedzą na Wiejskiej. Czy zgodzi się pani z tym? No wie pan, ja bym to nazwała samowładztwem, uzurpatorstwem. Bo jeżeli oni podpierają się słowem, znowu je wypowiem w cudzym słowiu, tak. Oni się podpierają słowem demokracja. Demokracji w Polsce nigdy nie było. Jeżeli nie było, to i nie ma. Zwróćcie uwagę państwo, zdystansujcie się troszeczkę, odejdźcie tak. Postarajcie się na chwilę być jakby na wakacjach i spójrzcie z góry na to wszystko, z boku na to wszystko. Jesteśmy zablokowani. Polacy nie mają pełni praw obywatelskich. Zgadza się. W 1990 roku wszystkie państwa starające się o wejście, dołączenie do Unii Europejskiej, wśród nich Polska, bo takie plany, przecież to o to chodziło, żeby w czasach Gierka budować, zadłużać się, niech ci Polacy tam zniosą ten kraj, aby było co? Potem zamieniać na spółki akcyjne. A potem reformować, metamorfozować. No tak. I w tym 1990, zwracam państwu uwagę, to też jest w opisie pod filmem, na YouTube Oko Prezydent pod tytułem Prawa Polaków a dokument z Kopenhagi, czy dokument kopenhaski z 1990. Wszystkie te kraje podpisały zestaw, zbiór praw, których będą przestrzegały praw obywatelskich, ludzkich, człowieczych, jak chcecie państwo je nazywać, tak sobie, tak możemy je nazywać, niemniej praw, może praw. Jest ten dokument dość obszerny. Wiele lat w Polsce nie było tłumaczenia tego dokumentu nawet, został on ukryty przed Polakami, ale my mamy wersję w języku polskim, także pod tym filmem, nawet w komentarzach powtarzanych. I to jest manipulacja. Mówienie do Polaków, że to wszystkie, te wszystkie przemiany i to, co się dzieje, stało się w państwie demokratycznym. No nie, bo jeżeli spojrzymy na prawa obywatelskie, to Polska nie jest krajem demokratycznym, ponieważ nie mamy wielu praw.
Nie mamy bezprawnego referendum. Nie możemy odwołać tych, których wybieramy w czasie kadencji, czyli posła, radnego, senatora. Nie możemy odwołać. Mamy stawiane są przed nami kolejne schody dojścia do władzy. W ogóle w pojedynkę kandydować nie możemy. Pani Ewo, ja powiem jeszcze jedną taką rzecz, tutaj przypomnę, i to już za panem prezydentem Janem Zbigniewem Potockim, a mianowicie, że Polska w 2003 roku została ukończona finalizacja, nazwijmy to cudu gospodarczego, czyli przemiany kraju w firmę. Przemiany, która rozpoczęła się już w 80. bodajże 5. roku wizytą pana generała Jaruzelskiego u pana Dawida Rockefellera. Niestety na to są dokumenty, że Polska jest zarejestrowana w tej chwili jako prywatna firma w Stanach Zjednoczonych. I dlatego tworzą różnego rodzaju spółki, spółeczki i spółek córeczki. Niestety. No ale wie pan, jakby to się nie działo wirtualnie, poza narodem, no to jest godne choćby dokumentem z Kopenhagi. Pani Ewo, choćby to... sprawami człowieka praw obywatelnych, ONZ-u, no wszelkimi deklaracjami jest to niezgodne. Ja wiem, że było szereg interpelacji poselskich w Sejmie, przed Sejmem i ciągle wraca ten temat tych kodów, takich tak zwanych NIP-ów światowych, prawda, to, że jest zarejestrowane na giełdzie w Nowym Jorku, tak, Ministerstwo Finansów, oni to tłumaczyli, że tylko na rzecz sprzedawania obligacji i tak dalej. To jest temat bardzo poważny, niemniej bardzo poważny, głęboki i do podjęcia przez kancelarie prawne, polskie kancelarie prawne. Obudźcie się, nie wiem, pomóżcie nam, wesprzyjcie nas prawnicy, Polacy, bo zauważam, że do tych spraw nie ma kolejki kancelarii prawnych. Nie ma, oczywiście, pani Ewo, i ja to wiem. Nie chcą nam pomagać prawnicy. Ja muszę powiedzieć... To jest grono, któremu bardzo dziękuję teraz za pośrednictwem. Tak, oczywiście. Bardzo nieliczne grono, bo gdzieś tam część prawników, oni się tłumaczą tym, że oni mają przeróżne sprawy i to są interesy i tak dalej, i tak dalej. No nie będę się wgłębiał, to jest ich biznes, niemniej nawet w ostatnich lat studiów, studentów prawa, no zapraszam do naszego grona, po prostu pomóżcie nam. Pani Ewo, tutaj jeszcze przypomnę... Jestem ekonomistą, ja trochę czytam to prawo. Byłam kilka lat asystentem posła, poseł tutaj mogę powiedzieć na forum, bo byłam bardzo oddana w sprawie zmielonych.pl w 2011 roku, 2010 roku, gdzie w efekcie w finale Platforma zmieliła nam 700 tysięcy podpisów. Także to te kulisy tej dziedziny, ja tutaj bardzo usilnie, no staram się, wykorzystuję tą moją wiedzę, doświadczenie, bo i przedsiębiorcą byłam ze stażem blisko 40 lat, budowałam swoje przedsiębiorstwo od zera, byliśmy eksporterem, importerem, także szereg zatrudnialiśmy, kooperowaliśmy, podwykonawców i tak dalej. Więc szereg rzeczy, tematów mogę się wypowiadać. Natomiast prawników nam bardzo potrzeba. Tu my mamy bardzo jakby sfinalizowane nasze projekty do momentu tego prawnego konsultacji prawnej. Zgadza i idziemy się. Dalej. Idziemy w kierunku, nie wiem, Trybunału Stanu. Ja myślę, że nawet Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka i ewentualnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast co ja chciałem jeszcze pani Ewo dodać tutaj, jestem w posiadaniu dokumentu, że PRL podpisał w 1966 roku Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i, że tak powiem, praw człowieka, można to tak nazwać. Ale, co ciekawe, mam też dokument potwierdzający, że trzecia RP, WERP,
WEL, że tak powiem, PRL, BIS, WEL, Korporacja 3RP, również podpisała tą ustawę z 1966 roku i mam takie dokumenty poświadczające. Oczywiście, jeżeli prawnicy się do mnie zgłoszą, bądź też OKO PZN powie, że chce mieć taki dokument, ja oczywiście taki dokument dostanę. No oczywiście, jak najbardziej, panie Pawle, jesteśmy otwarci, bardzo proszę. Bardzo proszę, wymieniajmy się, naturalnie, my się musimy wiedzą wymieniać. Niemniej do takiej ścisłej formy wystąpienia albo na świecie przed instancjami, albo tutaj w kraju, no musimy mieć tych prawników, pomoc prawną. Zgadza się i tutaj tak jak... Ja proszę, przepraszam bardzo, przerwę, jestem do dyspozycji już, nie wiem, albo późnym wieczorem dzisiaj w ciągu dalszym, ewentualnie jutro, jestem w każdym momencie do dyspozycji, a niemniej dzisiaj za 300 metrów dojadę do punktu docelowego. Pani Ewo, w takim razie ja tylko zacytuję, co napisał jeden z naszych suwerenów. Ja wcześniej mogę powiedzieć słowo. Tak. Chcę powiedzieć tak, proszę Państwa, musimy sobie zadawać pytanie, na co nas stać, jakie mamy możliwości, co już wiemy i priorytety ustalać, zdobywać priorytet za priorytetem, krok po kroku. Znowu zwracam się z apelem. Wspierajcie Krzysztofa Tytko. Krzysztof Tytko w Warszawie w dniu 21 sierpnia, jak gdzieś w jakimś lajcie wskazałam datę lipca, nie, to był błąd. W dniu 21 sierpnia my z tego zrobimy wydarzenie. Zapraszamy wszystkich pod sąd gospodarczy w Warszawie. Krzysztof Tytko rusza wszystko i my musimy być przygotowani. No przede wszystkim on i my z nim, gremialnie, żeby to znowu było co najmniej takie jak przed PGNiG-iem 10 października, kiedy to tak zwane walne się odbyło. Oraz pomyślcie Państwo, pod kątem wracając, własności praw obywatelskich i tego, co możecie i tego, co możecie zaprzeczyć, zatrzymać, czy macie taką zdolność. Zastanówcie się, ile, jak daleko odeszliśmy od PZPR. Bo ja uważam, że nie odeszliśmy ani o milimetr. W dalszym ciągu rządzi partia. Dokładnie, pani Ewo. Szanowni Państwo. Mam nadzieję, że powrócę jeszcze z głosem, że porozmawiamy jeszcze. Pani Ewo, zgadza się, jak najbardziej porozmawiamy jeszcze. Jako tutaj chciałem zacytować to, co napisał jeden z naszych słuchaczy, suweren to ja. Na kolejną manifestację wszystkie organizacje Polaków powinny się wstawić jeden obok drugiego. Nieważne, czy to będzie Suwereni 2RP, czy to będzie OKO PZN, czy to będą inne organizacje, którym na sercu leży Polska. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szwajcarzy z mlekiem matki wypili to hasło. I spójrzcie Państwo, oczywiście odbiegając od kulisów i jeszcze innych Szwajcarii. Natomiast jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I powodzenia naszej Polsce, naszej drukowanymi literami. Tak, naszej, tymi największymi, myślę, że nie drukowanymi, ale pisanymi. Pani Ewo, bardzo dziękuję. No, pisanymi, dziękuję. Tak, prawo naturalne tak nam mówi, że pisać, tak, tak. Dzięki za przypomnienie, Pawle. Nie ma za co, Pani Ewo. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Nie będziemy już Pani dłużej czasu zajmować. Mamy jeszcze kilku innych rozmówców. Zobaczymy, czy będą chcieli z nami rozmawiać. W takim razie... Wierzę, że tak. W takim razie dziękujemy Pani Ewo i do usłyszenia. Tak, głowa do góry. Jesteśmy królewskim szczepem piastowym. I zapraszamy na 21 sierpnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Powodzenia wszystkim. Dziękujemy również, Pani Ewo.
Kochani, to była pani Ewa Paradzińska. Tutaj na chwileczkę pani Ewy, że tak powiem, fotografię lekko powiększę, żebyście państwo mogli się zorientować, o kogo chodzi. To jest właśnie pani Ewa Paradzińska. Natomiast teraz, kochani, powrócimy do naszego kolegi Ryszarda i będziemy dzwonić. Rysiu, witamy cię ponownie na live'ie. Witam. No, jesteśmy już właśnie po wywiadzie z panią Ewą Paradzińską. Super. Dzisiaj, powiedzmy tak, w materiale i pan Krzysztof Tytko, i pani Ewa Paradzińska, również pani Katarzyna Tarnawa-Guść. Oczywiście materiał, delikatnie mówiąc, zapożyczony. Miejmy nadzieję, że w miarę dobrze słyszalny. Jeżeli nie, to poprosimy kolegę Miłosza, aby odszukał ten materiał i wstawił jego lepszą wersję na wasz kanał. Niemniej jednak wracamy do naszej przerwanej rozmowy. Co powiesz dalej na temat tych praw niby, powiedzmy, wyrzuconych do kosza? Znaczy, tak jak tutaj Ewa też zaznaczyła, no Krzysztof odniósł się bardziej do CO2 czystego, tak. Bo to jest gaz, który, no, z tego co wiemy, no, ja też nie jestem jakimś ekspertem w tych sprawach, ale z tego co rozmawiałem z Krzysztofem na niektóre tematy i właśnie mówił, że no, to jest też możliwość wykorzystywania tego w przemyśle, tak? Kwestia jest tego, jakie jest zapotrzebowanie w przemyśle i ile tego chcą zmagazynować, tak? Ale tutaj pani Teresa Adamska odniosła się do tego, że tam nie będzie czystego CO2, tylko całe spaliny po prostu chcą spłacać, tak? Więc tutaj się kolejne pytania, że tak powiem, rodzą, o którą część chodzi. Bo tak jak powiedzieliśmy, no kto to będzie później kontrolował? Oni sami będą to kontrolować, więc nie będziemy wiedzieć, co tam naprawdę chowają, tak? Spłacają. Także no, zresztą widzimy, że to są oszuści na każdym kroku, tak jak powiedzieliśmy tutaj u Ewy w Paradzińskiej, właśnie tam w Dąbrowie, też są złożone śmieci, tam jakieś doły takie były, jakieś wirownie, piaskownie, coś takiego, tam były złożone tak samo jakieś śmieci, odpady poszpitalne z Niemiec, tak samo tutaj mnie do cementowni, też były jakieś złożone, też od ludzi właśnie słyszałem od kierowców, że tam jakieś poszpitalne, jakieś tam wiesz, części ciała i tak dalej, były palone jakieś dziwne rzeczy. Także ja nie rozumiem, dlaczego Niemcy u siebie nie, że tak powiem, nie spalają tego, tylko zwożą komuś. To powinno być to zabronione. Każdy kraj powinien sam dysponować swoimi śmieciami, to co sobie produkował, ma sobie to zużyć, tak? A nie komuś to wciskają. Dlatego, wiesz, no, ja słuchaj, życie nas nauczyło, że to, co widzisz, nie zawsze musi być tym, czym tobie się wydaje, że jest, tak? Bo ci ludzie zwani posłami, mówię wprost, to są zwykli oszuści, to są handlarze nie swoimi towarami, za przeproszenie, cały czas patrzą i nas oszukują. No ten Jumbo powiedział, no nie wiedzieliśmy, na czym głosujemy. No ludzie, no dorosły człowiek nie wie, co robi, no to nie głosuje po prostu, tak? Dokładnie, wiesz... Przecież w tej swojej partyjce, czy tam konfederacji, jak oni to wszystko nazywają, przecież rozmawiają między sobą, tak? To przynajmniej powinni rozmawiać, bo wymieniać się informacjami. Jeżeli są specjaliści, no to powinni się doradzić, dopytać. Słuchajcie, jak to wszystko wygląda, ewentualnie specjalistą zapytać z zewnątrz. Przecież Krzysztof czy Teresa Adamska są zawsze otwarci. Odbierają wszystkie telefony. Jak ktoś pyta czy coś, to odpowiadają, tłumaczą, pokazują źródła, jakieś tam rzeczy. Przecież nigdy nie rozmawiamy z żadnej jakiejś tam współpracy, pomocy, wsparcia, czegokolwiek, tak? No i Konfederacja za wszystko się wypięła. Przecież Krzysztof był niemal u każdego posła, tak? Czy z Konfederacji, czy z innych. I tak naprawdę wszyscy mogą sobie... Dlaczego my mamy palcami pokazywać, kto jest kim? Przecież ludzie to wszystko mogą zobaczyć, czarno na białym, tak? My, tak jak powiedzieliśmy, wyciągamy rękę do wszystkich. Kto podejmuje rękę z nami, my stajemy z nim. Krzysztof powiedział, pójdę do każdego. Kto chce zawalczyć o Polskę i Polaków, o polskie zasoby naturalne, o dobrobyt tego, bo przecież
przecież Krzysztof tak samo z Marcinem Bustowskim współpracuje odnośnie tej zdrowej żywności. To jakie tam teorie idą o Marcinie Bustowskim, to nas to nie interesuje tak naprawdę. Nas interesuje to, co robi, tak? A jakie tam, czy zakulisowe jakieś gierki prowadzi, czy nie, to nie nasza sprawa jest. Dla nas tak samo było Pawłem Bednarzem, tak? W tej chwili głośno się robi coraz mocniej, głośno się robi o tym handlu dziećmi i tak dalej. Niby tam dużo zarzutów odnośnie Pawła Bednarza, że tam nic nie zrobił i tak dalej. Być może tak, być może nie, ale samo to, że nagłośnił ten temat ileś lat temu, to niektórzy ludzie stali się bardziej wyczuleni, że tak powiem, na te tematy, bardziej zwracać uwagę, to jest też ważne. Nawet jeżeli nie zrobił fizycznie, tam nie pomógł komukolwiek, ja nie mówię, czy pomógł, czy nie, bo ja nie wiem, ale nawet tak, gdyby nie pomógł, to samo to uświadomienie ludzi, to już jest dużym sukcesem, tak? Tak samo z tymi protestami. Dają, nie dają. Teoretycznie rzecz biorąc, nie dają. Z drugiej strony dają. W zależności, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel tego, tak? Zgadzam się jak najbardziej. Dlatego... Od tylu lat przecież Krzysztof oko PZN nagłaśniał sprawy zasobów naturalnych. Jeżeli obronimy nasze zasoby naturalne, będą pieniądze na gospodarkę, tak? To będą pieniądze na leczenie, będą na edukację, na wynalazki, na te wszystkie nowe technologie, na to wszystkie pieniądze będą, tak? No zgadza się, ja to powiem w ten sposób, to jest taka, można by powiedzieć, taka ciekawostka, jeżeli obronimy nasze zasoby naturalne, to jednocześnie obronimy naszą poniekąd suwerenność. Suwerenność, oczywiście, bo jesteśmy niezależni w tym momencie, tak? Dokładnie, dokładnie. Bo jeżeli jesteś uzależniony od kogoś, na przykład z jedzeniem czy coś, to on ci stawia warunki, a ty nie masz wyjścia, musisz się zgodzić, bo nie masz wyjścia, tak? No tak, zgadza się jak najbardziej. Przecież zasoby naturalne są własnością całego narodu. Dlaczego? Dlatego nie to, że ja mam działkę i zasoby pode mną są tylko moje. Nie. Ja, to jest moje zdanie prywatne. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy nasi dziadowie, ojcowie, dziadkowie, pradziadowie walczyli o tą Polskę dla nas wspólnie. I my, to jest nasze dziedzictwo, jako naród mamy, uważam, że powinność, taki obowiązek podzielić się między sobą, tak? Oczywiście podzielić się obowiązkami i walką o naszą ziemię, o utrzymanie naszej ziemi, naszych zasobów naturalnych w naszych rękach. Oczywiście, jeżeli przedsiębiorca potrzebuje surowca, tak, do przetworzenia. Oczywiście. Jeżeli będziemy mieli swój surowiec, to co by się na świecie nie działo, on może egzystować, może troszeczkę zmniejszyć produkcję, ale przetrwa, tak? W momencie jakichś tam kryzysów czy coś, ale przetrwa. Bo wiadomo, pewne rzeczy niezależne są od nas indywidualnie, czy nawet od kraju, tak? Bo są jakieś tam rozruchy światowe i tak dalej, i grubszy temat, ale przynajmniej mamy możliwość przetrwania, tak? Nawet tego trudnego, mając swoje. Jeżeli brakujemy, możemy pozyskiwać od kogoś jak najbardziej, żeby oszczędzać swoje, ale nasze surowce, nie powinniśmy sprzedać surowca, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy robić. Powinniśmy ją maksymalnie przetworzyć. To, co robią Chińczycy, to, co robią inne kraje, wysoko, tak zwane wysoko rozwinięte, czyli te technologie wtedy są potrzebne w danym kraju. Wszyscy ci fachowcy, naukowcy, te wszystkie uczelnie wyższe i tak dalej są potrzebne. Jasne. I najwyższa półka jest potrzebna w danym kraju, bo ten kraj, ci fachowcy przerabiają ten surowiec, jak najlepiej go wykorzystać, tak? Żeby jak największy zysk z niego wyciągnąć, tak? To, co profesor Kozłowski mówił o spalaniu węgla tego brunatnego, nie? To mówi, że to najgorsza rzecz, jaka może być, że tworzenie tych kwasów humusowych do nawożenia, użyźniania gleby i tak dalej. Być może, że tak powiem, no, to jest warte rozpatrzenia, przyjrzenia się temu wszystkiemu. Widzimy. Jasne. Jak rolnicy wyjaławiają swoją własną ziemię, tak? Nawozów stosują coraz więcej. Jak przedtem przywoził taki znajomy rolnik, jednego tira wysypywał na swoje pola, to teraz przyjeżdża kurde 10 tirów, tak? Żeby to, bo te ziemie są coraz bardziej wyjałowione, tak? I więc ta warstwa puchnicza, to co mówią fachowcy, ona ileś tam jeszcze lat i będzie piach po prostu, goły piach. A tak jak mówimy, tam chyba 100 czy 200 lat robi się centymetry warstwy puchniczej, tak? Tak, dokładnie.
Więc to trzeba na bieżąco uzupełniać. Przed tym obornikiem nawozili, bo były te zwierzęta, one były zdrowo pasione, więc na łąkach, gdzie, no, gdzie, że tak powiem, są tak zwane chwasty, a chwasty to są zioła, to są różne minerały, różne tam jakieś rzeczy odżywcze dla tych zwierząt, potem w mięsie czy w mleku tych zwierząt. Myśmy to spożywali, tak? I byli ludzie zdrowi, silni, jak, że tak powiem, i ten naród jakoś był. A w tej chwili patrzymy, widzimy na ulicę, usiądziemy sobie na ławce, popatrzymy, poprzyglądamy się ludziom przechodzącym ulicą, no to wszyscy są zagubieni, jacyś tacy osowiali, wypluci z energii, ze wszystkiego. No to po prostu widać, że bardzo dużo jest różnego rodzaju upośledzeń, autystycznych dzieci i tak dalej. Z reguły to, co profesor Maria Majewska powiedziała. Najbardziej uczulone są na właśnie te metale ciężkie w tej żywności, na tą chemizację żywności. Dzieci uzdolnione, tak? No ludzie niestety. Oni z reguły mają troszeczkę słabszą odporność, że tak powiem, na tego typu zanieczyszczenia, tak? Dokładnie. No i tutaj to widać, że moja żona akurat siedzi w tych tematach troszeczkę, że tak powiem, zainteresowała się mocno, to z koleżankami rozmawia, to nieraz przygląda się tym dzieciom i podpowiada im, zróbcie sobie badanie, idźcie do jakiejś poradni, do jakiś psycholog, niech przebada, który rodzaj jakiejś dolegliwości to dziecko ma, bo widać ewidentnie, że coś jest nie tak. Zainteresujcie się, tak, nie? Ale to, Rysiu, to jeszcze ci powiem jedną rzecz. Tutaj niestety jeszcze jest kwestia tego, że rodzice też zaniedbali dzieci. Niestety. W pogoni za pieniądzem zaniedbali dzieci. A tutaj korporacyjnym władzom zależy na tym, żeby jak najwięcej słowiańskich dzieci, krótko mówiąc, padło. Znaczy wiesz, bo tu chodzi o wywłaszczenie. Między innymi też o wywłaszczenie. Dlaczego? Tak. Dlatego, że rozmawiałem z przedsiębiorcą, który ci lat odkładał, walczył z tym systemem, bo wszyscy mu się dobierali do skóry, chcieli go tam, że tak powiem, zindoktrynować, na tych partyjnych nie dał się. Wsadzili go, wyszedł do obronicy jakoś tego, no, utrudniali mu życie na wszelkie możliwe sposoby. Takich historii znam wiele, tak, bo ja rozmawiam z ludźmi. I spotkałem się z nim ostatnio i wybudował sobie ładną halę wielką, taką z tych oszczędności, które to było wszystko bez kredytu i tak dalej, udało mu się to zrobić. Ja mu powiedziałem, ja w prosty sposób go okraść z tego wszystkiego. Mówię, jeżeli uszkodzą panu, że tak powiem, dziecko, czyli tego potomka, czyli tego następcę, to tak czy siak okradną go z tego wszystkiego bez żadnego problemu, tak? Dokładnie. Albo mówię, zniszczą zdrowie panu, mówię, panu zdrowie zniszczą poprzez chemizację żywności, czy jakieś te procedury medyczne, czy jakieś tam inne dziwne rzeczy, a jak nie będą mogli się do pana dobrać, to się dobiorą przez ludzi otaczających, nie? Czyli rodzinę, tak? Czyli dziecko, syna, córkę i tak dalej. No i w jego przypadku tego typu rzecz się działa. Chłopak ma powiedzmy około 30 lat, ponad 30, już ma jakieś tam, że tak powiem, stany lękowe, jakieś tam z Parkinsonem, jakieś tego typu rzeczy. No i mają kłopot, on ma też, ojciec też ma już kłopoty, bo już ma swoje lata, ma też problemy z kręgosłupem. No i jest dylemat sprzedać to wszystko, oddać to wszystko, bo go okradną, tak? Przecież wiele tych dzieci niepełnosprawnych. Jeszcze jedna rzecz tutaj. Rysiu, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, przepraszam, że przerywam, aczkolwiek tu trzeba dodać powiedzmy to, eliksiry życia ze składem mRNA modyfikującym DNA powodują to, że nam też, delikatnie mówiąc, będą próbowali odebrać wszystko. Oczywiście tym, którzy przyjęli te eliksiry życia. Dlaczego? Bo ty nie jesteś już Słowianinem, ty jesteś własnością korporacji. Dokładnie, bo ty już mówisz, nawiązujesz chyba do tych wyroków sądów w Stanach Zjednoczonych, nie? Co tak. Tam coś czytałem tego typu wyrok, no to powiem szczerze, no postawił mnie troszeczkę tak na baczność, że tak powiem, taki wyrok. I to dało dużo do myślenia. Jest to kolejna z metod wywłaszczenia nas z zasobów, z własności, tak? To jesteś modyfikowany, jesteś jakimś biorobotem. No i sobie można robić, co się chce, tak? Dokładnie. Oczywiście nie dotyczy to posiadaczy dowodów suwerena II Rzeczpospolitej Polskiej, bo tutaj jeżeli suwereni przyjęli takie eliksiry, no to z reguły zrobili to dobrowolnie.
chociaż wiem, że też były naciski na suwerenów. Wiem, że znaczna część suwerenów nie przyjęła, tak samo jak i ja. Też nie przyjąłem tego tałataństwa. Moja rodzina cała, można powiedzieć, czyli moja żona i moje dzieci, nie przyjęły tego tałataństwa i powiedzieliśmy, że w życiu nie zaszczepimy już dzieci, nie pozwolimy po prostu na to. Jeżeli szkoła będzie próbowała cokolwiek zrobić, to prędzej zawalczymy w sposób inny, żeby ta szkoła już, delikatnie mówiąc, nie funkcjonowała jako szkoła w systemie korporacji III RP, tylko w troszeczkę inny sposób i żeby, delikatnie mówiąc, nie było nachalnego wciskania preparatów. Bo tutaj dokładnie też właśnie... Ja widzisz, ja jestem taki bezczelny typ, tam ze wsi, że ja po prostu pytam, tak? Wchodzę i na bezczela pytam. Jestem bezczelny typ, taki ham, prostaki ham. Słuchaj, ja to powiem w ten sposób. Na bezczela jednej osobie, i to specjalnie mówię o sobie, bo to nie jest istota żywa, tylko osoba, żeby tutaj rozróżnić, zadzwoniła do mnie, że mam jakieś tam zaległości finansowe odnośnie opłaty za śmieci i tak dalej. To ja poprosiłem o wystawienie faktury, ewentualnie paragonu. Ja wtedy to opłacę, jak najbardziej. Ta osoba powiedziała, że nie, że ona jest urzędnikiem, ona rządzi i tak dalej, i tak dalej. To ja w tym momencie kazałem tej osobie sprawdzić, czy ma na swojej legitymacji napisane urzędnik państwowy. Okazało się, że nie ma, no nie więc ma. Delikatnie... A skąd? A skąd? Pracownik urzędu. Nieprawda. Ewentualnie służbą. Nie, no u mnie miała pani w księgowości, w gminie ma pracownik urzędu. Mogą mieć jeszcze ewentualnie legitymację służbową. No właśnie, tylko legitymacje służbowe. Nawet, no pracownik urzędu, czyli to, że tak powiem, to nie jest pracownik urzędu, tylko zwykły niewolnik. I kazałem jej sprawdzić, czy urząd gminy nie jest zarejestrowany czasami w międzynarodowej bazie firm korporacji prywatnych, czyli DANS. Oczywiście DANS ma, oczywiście, żeby było śmieszniej, na swojej głównej stronie, czego ludzie po prostu nie widzą i nie wiem, czy oczy mają, nie wiem, farbą zamalowane, może założone, że tak powiem, okulary typu marmur, że po prostu nie widzą NIP-u i REGON-u, a w niektórych przypadkach międzynarodowego numeru DANS. A firmy rozliczają się fakturami i rachunkami. Dokładnie. Dokładnie. To nie jest fundacja, tak? Tak jest. Tylko firma. No u mnie jest ministerstwo. Chłopak z dziewczyną założyli sobie firmę, nazwali ją Ministerstwo Napraw. Przedem ostatnio zapytałem się, czy mieli problemy przy rejestracji. Powiedzieli, że nie mieli problemów z zarejestrowaniem takiej firmy. Zajmował się tam naprawami jakichś komputerów, telefonów i tak dalej. No i właśnie nazwali sobie firmę Ministerstwo Napraw. Ja sobie kiedyś tak pomyślałem, że też właśnie w ten sposób, tak chodziło mi właśnie po głowie, właśnie nazwać sobie tam ministerstwo albo urząd jakiś tam właśnie wykończeniowy albo coś w tym stylu. Wykończyć się jakoś tak, żeby ty jakoś to coś właśnie nazwać. Tylko dodaj czego wykończeń, bo ludzie różnie pomyślą. Ale no to właśnie o to chodzi, że było prowokacyjnie, tak? I właśnie wtedy natknąłem się na tej firmie i byłem po prostu w szoku, nie? Mówię, kurde, ale zarobista nazwa, mówię, super. To może być nazwa po prostu zwykłe firmy, tak? No właśnie. Dobrze, Rysiu, słuchaj, może będziemy już w tej chwili kończyli, dlatego że troszeczkę długo już ten mój materiał trwa. No ja widzę czas tutaj około 1,5 godziny.
Znowu ludzie powiedzą, kurde, ale ten Paweł daje czadu. Tyle czasu, gada, gada i gada. No nie ukrywam, że muszę w końcu zrobić herbatę, bo już mi w gębie zaschło. Tak to mówiąc normalnie i po chłopsku. Aczkolwiek powiem tak, z dzisiejszego materiału cieszę się, że miałem tylu tak fajnych rozmówców. I cóż, miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Pawełku, to cośmy rozmawiali ostatnio. Zaczynamy wyciągać dokumenty, czytać, analizować i trzymać się tego, nie odpuszczać w ogóle. Nie, wziął sobie ten super dokumentem naprawdę jest właśnie Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Politycznych. I gdziekolwiek idziemy czy coś, trzymać się tego twardo. Ja wiesz, pytałem funkcjonariuszy policji, których spotkałem gdzieś tam, których znam lub których spotkałem, czy byli szkoleni z praw człowieka, powszechnej deklaracji praw człowieka. Żaden nie był szkolony. Pytanie, dlaczego? A jeżeli, no to należałoby do komendantów napisać po prostu takie zapytanie, czy funkcjonariusze danej komendy byli szkoleni z powszechnej deklaracji praw człowieka? Jeżeli tak, to podać, kto był wykładowcą, jaka była tematyka, i tak dalej. I po prostu rozłożyć to. Bo nie wiem, jak to, czy przedłużyli tą ustawę o policji, czy nie przedłużyli, nie wiesz. Na razie jeszcze nie ma informacji na ten temat. Miejmy nadzieję, że pojawi się w ciągu, powiedzmy tam, jednego, dwóch dni. Przynajmniej na razie nic nie wiadomo. Natomiast powiem tak. Królu Ryszardzie lwie serce, jak to cię nazwała pani Ewa Paradzińska. Tak, mam taką propozycję, abyśmy się umówili na wywiady w miarę cykliczne i w tym momencie za każdym razem omówić jeden lub dwa artykuły z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Znaczy, wiesz co, ja jak najbardziej, no bo ja nawet w kancelarii mówiłem właśnie, żeby pasowałoby u nas w OKPZN-ie, druga RP, żeby to po prostu robić, omawiać konstytucję z grubsza, omawiać właśnie te niektóre te dokumenty, bo ludzie o nich mówią, o tych dekretach Raczkiewicza mówią, ale nikt ich nie przeczyta, nie z grubsza, nie zaciekawi, bo ja, widzisz, jeżeli przedstawiam tam różnym ludziom te dekrety. Ale ja mówię o tym, posłuchaj, ja mówię o tym, żeby przeczytać dany punkt tego paktu i go w tym momencie omówić. Przeczytać i omówić. I żeby ludzie w końcu, delikatnie mówiąc, to pismo... Zaciekawić ludzi, ale jednocześnie też ludzie, żeby w końcu, że tak powiem, pismo prawnicze by zostało przetłumaczone na normalny język ludzki język. Na ludzki język, dokładnie. Dokładnie. Dobrze. Językiem urzędowym jest język polski, nie prawniczy. Dokładnie. Rysiu, w takim razie pytanie. Czy zgadzasz się na takie coś? No oczywiście, no w miarę możliwości, na tyle, ile damy radę, to możemy zrobić, ale nawet po to, żeby sprowokować rozmowy, sprowokować dyskusję, wciągnąć nawet w tę dyskusję prawników, tak zwanych prawników, bo nie, ja powiem szczerze, im więcej dokumentów czytam, tym bardziej się zastanawiam, kim oni są. Bo jeżeli są Polakami, no to ja nie rozumiem, dlaczego oni nie walczą o Polskę i Polaków, tak? Dokładnie. Tego nie rozumiem. Jak zadałem znajomemu pytanie, to wy nie jesteście Polakami, nie macie obowiązków polskich, nie macie obowiązku stać na straży prawa, prawidłowych zapisów, to wy kim wy jesteście? No to w tym momencie najczęściej zaczyna się ewakuacja, tak? No niestety. Przykre to, bo ja tych ludzi niektórych lubię, niektórych szanuję naprawdę, ale no, że tak powiem, no nie może tak być, tak? Albo, dokładnie, za przeproszeniem, jesteśmy dorosłymi ludźmi, odpowiedzialnymi, albo jesteśmy zgrają jakichś nieudaczników, tchórzliwych szczurów, tak?
Zgadzam się z tym jak najbardziej. Nigdy szczurem nie byłem, jestem tolerancyjny dosyć mocno, ale są pewne granice, których nie mogą, nie pozwalam nikomu przekroczyć. No i w związku z tymi sprawami maseczkowymi specjalnie przeszedłem całą procedurę, no ale, że tak powiem, zderzenie się, że tak powiem, z tym aparatem totalnego bezprawia tak mnie wkurzyło, tak się zawziąłem, że powiedziałem, że nie odpuszczę tego. Będę ich nękał, męczył na każdym kroku, aż ich zamęczę. A jestem zawzięty. No to witam w klubie, bo ja robię dokładnie to samo. Tylko, że z innej strony. Stepana Krzewickiego polecał filmik, bo teraz też akcję kolejną w Tauronie robi. Rozumiem. Tak samo tam jazdy ma cały czas, bo go też okradają. W urzędzie miasta go okradli. Też był fajny filmik. No, można się pośmiać, tak? Ale właśnie dopóki człowiek się nie zderzy z tą machiną, to się wydaje człowiekowi, że jest wszystko normalnie. To w momencie, gdy się zaczynamy zderzać z machiną, ewentualnie użyjemy jakiegokolwiek zwrotu, że tak powiem, który tak zwanym pracownikom urzędu się niezbyt podoba, i nabierają mocnych podejrzeń, że domagamy się swoich praw, robią się bardzo agresywni. A i odnośnie prawa, tych regulaminów, jak oni mówią, to pamiętajcie, do Rady są inne przepisy i regulaminy, a za Radą są inne przepisy i regulaminy. Tak, krótko mówiąc, przepisy i regulaminy dotyczą tylko i wyłącznie pracowników tej korporacji, bo to nie jest urząd, tylko korporacja. Natomiast nas jako wolnych suwerenów już nie. Nie mówię tu specjalnie obywatel. Dlaczego? Bo obywatel to niewolnik. Dokładnie. Nawet w urzędach, że tak powiem, nawet jak są urzędnicy, by byli urzędnicy, to do Rady, do biurka obowiązują inne, a za biurkiem inne przepisy. Musimy z tego zdawać sprawę, zacząć zadawać sobie proste pytania, tak? Podobno na świecie jest 60 milionów statutów. Nie ma możliwości, żebyśmy je znali wszystkie. Jeszcze nie możemy do nich stosować. Dokładnie. Dobrze, w takim razie Rysiu, powiem tak, będziemy powolutku kończyli. Bo tutaj mówię, no też nie mogę za bardzo tego wszystkiego przedłużać, aczkolwiek myślę, że naszym kochanym słuchaczom i suwerenom, którzy tutaj są z nami, bardzo się podoba to, co robimy, bardzo podoba to, w jaki sposób, czasami zabawny, czasami smutny, a czasami taki, można powiedzieć, żartobliwy, przekazujemy wiedzę. Myślę, że to się podoba ludziom. Znaczy, wiesz, no musimy troszeczkę tak, wiesz, zmieniać tego, bo żeby znowu ci nie zablokowali kanału, jak już tak zrobiliśmy live, zablokowali kanały momentalnie. A no właśnie, tak. My opieramy się o fakty, tak? To nie jest tak, że my sobie to mówimy dlatego, żeby sobie mówić, tak? Ja na przykład jestem za tym i popieram to, że jak tam to była taka afera, że będą nam kanały blokować za zamówienie jakichś tam różnych dziwnych rzeczy. Ja jestem jak najbardziej za, ze względu na to, że w końcu przestaną kłamać, tak? Jeżeli mówimy prawdę, pokazujemy dokumenty, udowadniamy pewne rzeczy, albo prowokujemy do dyskusji, bo ja tak uważam, że to, co powiedziałeś, jestem jak najbardziej za tym, żeby omawiać różnego rodzaju dokumenty i sprowokować ludzi po prostu do wspólnej dyskusji, tak? Każdy gdzieś tam ma jakieś spojrzenie, każdy może zinterpretować to troszeczkę inaczej, każdy dokładnie gdzieś tam jakiś inny dokument zna, jakiś artykuł, jakieś tam inne rzeczy i z tego możemy fajnie budować świadomość naszą i dzięki temu ktoś tego to może wziąć sobie, wykorzystać dla siebie, tak? Do obrony swojego majątku, do użerania się z tymi dokładnie urzędami, tak? Dokładnie. Firmy rozliczają się fakturami i rachunkami, a nie jako fundacje, tak? Dokładnie. Rysiu, będziemy już w takim razie kończyć, bo tutaj, tak jak mówię, troszeczkę długo, tak? Aczkolwiek myślę, że tutaj naszym suwerenom się to podoba, więc co jakiś czas, mam nadzieję, że coraz częściej już będziemy takie właśnie materiały nagrywać, będziemy takie live robić. Po co?
po to, żeby uświadamiać samych siebie i uświadamiać też ludzi. Pawełku, odnośnie tego wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię, mamy fajny film sprzed 9 lat z kanału Sprawa Sprawiedliwości, gdzie tam profesor Orion Jędrysek jest i pan ten z tych lasów, co zmarł. Mhm. Tak, wiem, Jan Szyszko. Tam Szyszko właśnie i jeszcze taki jeden gość, leśnik. I oni też tam tłumaczyli, bo to już wtedy była akcja z tym wtłaczaniem, już tam 9 lat temu to było. Mamy filmik, poprosimy Miłosza, żeby to ewentualnie opublikował dla przypomnienia ludziom, że to nie jest żaden świeży temat, że to są tematy już przed lat, były przygotowywane. Także to nie są żadne jakieś od wczoraj, od dzisiaj jakieś tam tematy, to są tematy już drążone ileś czasu, tak? Tylko wtedy, że tak powiem, kilku ludzi się postawiło przeciwko temu, dlatego do tego nie doszło. Tak jak w Krzysiątko rozmawialiśmy właśnie na ten temat, to mówię, owszem, no ten dwutlenek węgla taki czysty jest używany w przemyśle i tak dalej. Kwestia przeanalizowania, jakie jest zapotrzebowanie rynku, gdzie, ile tego będzie to składowane, jeżeli tutaj, co pani Teresa Adamska poruszyła temat, że to nie tylko będzie sam dwutlenek węgla, tylko całe jakieś te spaliny, jakieś tam różne gazy i tak dalej. Krótko mówiąc, śmieci. No to w tym momencie, zmienia się w tym momencie cała sytuacja tego wszystkiego, tak? To wszystko specjaliści powinni to pilnować, ale widzisz, kto w tym wszystkim, czy ktoś tam wszystkim pomaga. Ja. Zostały to nieliczne organizacje, nieliczni ludzie, którzy po prostu upominają się, walczą i uświadamiają ludzi, a reszta się wycofała, tak? Dokładnie, dokładnie, dobrze. Rysiu, dobra. Słuchaj, w takim razie kończymy. Bardzo Ci dziękuję za obszerny wywiad. Dziękuję również za Twoją cierpliwość, gdy musiałem przerwać połączenie i odzwonić do Pani Teresy. Ona jest ważniejsza, także tutaj nie ma tematu. Ale mimo wszystko bardzo Ci dziękuję. Mimo wszystko bardzo Ci dziękuję. No cóż, kochani, my również się będziemy już z Wami tutaj żegnać. Dziękujemy Wam za Waszą obecność. I myślę, że tutaj w imieniu zarówno kolegi, jak i swoim mogę powiedzieć, że życzymy Wam miłego, spokojnego popołudnia, ale jeszcze, że tak powiem, oprócz tego, to zastanowienia się nad tym wszystkim, co zostało powiedziane w tym materiale. Powodzenia dla wszystkich, najlepszego Wam życzę. Dziękujemy również. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Na razie. Dzieckiem nie dojrzała, ale w sercu jestem śmiała i odważna i wspaniała. Wierzę w to, że będę wielka, mówi mi nauczycielka. Mieszkam w Polsce, mej krainie, tak szczęśliwa w swej rodzinie. Kłamią mnie.